Tym razem jesteśmy w Tudorowie, województwo świętokrzyskie, powiat, nie wiem, opatowski powiedzmy, ale nie jestem pewny. W każdym razie Tudorów, województwo świętokrzyskie. Jesteśmy tutaj, przyciągnął nas tutaj zamek w Tudorowie. Zamku już co prawda nie ma, ale pozostała wieża mieszkalno-obronna. To jest kawałek w tamtą stronę, my tam zaraz pojedziemy, oglądniemy. Ale zatrzymaliśmy się na chwilę przy informacyjnej tablicy, co nieco poczytamy o tym miejscu. Zamek w Tudorowie. Budowla powstała w połowie XIV wieku. W 1371 roku w dokumentach sądowych znalazła się wzmianka, że właściciel zamku, rycerz Pełka, miał dokonać zatrzymania wód rzeczki Opatówki w celu rozszerzenia zalewisk. Jan Długosz wspomina o dwóch właścicielach Tudorowa w XV wieku, Mikołaju i Piotrze, którzy pieczętowali się herbem Janina. Można przyjąć, że byli potomkami Pełka. Budowla wzniesiona została na niewielkim skalnym cyplu o stromych zboczach. Od pozostałej części wzgórza teren zamku oddzielono przekopaną fosą, na którą wjazd prowadził przez zwodzony most. Istniejąca do dziś kamienna wieża ma plan zbliżony do kwadratu o bokach 9,5 na 10,5 metra, murowana z kamienia tynkowana. Pierwotnie miała 6 kondygnacji. Widoczne otwory okienne, przesklepione odcinkowo szczelnice, niektóre z zachowanymi kamiennymi obramieniami. W drugiej kondygnacji przesklepiony otwór drzwiowy. Oprócz tej wieży znajdowały się w obrębie obwodowych murów prawdopodobnie tylko budowle gospodarcze, głównie drewniane. W 1514 roku dobra tudorowskie z zamkiem zakupił od Jana Tudorowskiego herbu Janina Krzysztof Szydłowiecki, kasztelan sandomierski, a później kanclerz koronny. W 1536 roku jego córka Zofia wzniosła Tudorów posągu do majątku Tarnowskich, wychodząc za hetmana wielkiego koronnego Jana Tarnowskiego. Po Tarnowskich zamek przechodził we władanie Ostrogskich, Wiśniowskich, Lubomirskich i Potockich. W końcu XVII lub na początku XVIII wieku został opuszczony. Dziś z własnością prywatną artysty Gustawa Hadyny. Miejscowość Tudorów w XVII wieku była średniej wielkości folwarkiem, a w 1753 niewielką wioską liczącą kilkanaście chat z browarem i młynem. W 1827 wieś liczyła 12 domów, a już w 1892 tych domów było 18. Był młyn wodny, pogłady wapienia i marmuru. Folwark miał w 1884 roku 192 morgi gruntu ziemi dworskiej i budynek murowany oraz 6 drewnianych. We wsi było 38 osób na 211 morgach. Obiekt wpisany do rejestru i tak dalej. Zapewne obiekt jest zamknięty. Jak tu pisze, jest to w rękach prywatnych, także pewnie nie wejdziemy do środka, ale obejdziemy z zewnątrz i oglądniemy ten budynek. Dobra, idziemy w stronę wieży. Wieżę mamy przed sobą. Problem będziemy mieli z wyjazdem autem. Trudnie zacząłem cofać, koła się ściskają. Może być tak, że samodzielnie stąd nie wyjadę. Będziemy się martwić później. Na razie idziemy w stronę wieży. Kawał budynku, widać drzwi zamknięte. Ale kawał budynku naprawdę robi wrażenie. Podejdziemy bliżej. Płynie jakiś fajny strumyk, potoczek. Fajnie się tu wije w koło. Takie skały potężne. A cała wieża stoi na takim właśnie kamiennym pagórku. O, drzwi zamknięte. Może być ile dwie czy trzy kondygnacje.
tak jak my czytali, budowla częściowo z kamienia, częściowo z cegły, no i otynkowana. Jeszcze sporo tynku zostało na tych kantach, na tych narożach ścian. Jeszcze widać zdobienia. Tam by się dało wejść. Tam by się dało wejść i może dalibym radę wejść do środka, ale kurczę, jestem strasznie na widoku. Wejdziemy na razie w koło. Dlaczego tu nie ma kłódki na tych drzwiach? Słuchajcie, nie ma kłódki na tych drzwiach, bo te drzwi są otwarte. Chwilowo je zamkniemy. Wejdziemy tam do środka, ale za chwilę obejdziemy pierw koło ten budynek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy. Powiedzmy, że taki czteropiętrowy budynek jest podobnej wysokości jak to. Naprawdę jest to wysokie. Ślady widać, ktoś tu chodził. Kurczę, wszystko zmarznięte. I tu mamy kolejne drzwi. Wydaje mi się, że też otwarte. No ale co już. Wystarczą nam jedne drzwi otwarte. Ale pogoda się popsuła, słuchajcie. Przedtem śnieg, teraz, przepraszam, przedtem deszcz. Teraz, kurczę, taka mrzawka marznąca. Albo deszcz ze śniegiem, sam nie wiem co to jest. Zimna w zasadzie nie ma, bo jest tylko minus jeden. Ale się nieprzyjemnie zrobiło. Minęliśmy po drodze, jak my jechali tu do Todorowa, z poprzedniej miejscowości, czyli z Osolina. Przejeżdżaliśmy my przez miejscowość Włostów. Jeżeli to jest ten Włostów, o którym ja myślę, to też tam wstąpimy, tam też powinno coś być. Także we Włostowie możemy zrobić jeszcze jeden przystanek. Także byłoby. No tu ewidentnie zamknięte. Aha, bo to jest piętro wyżej. My jesteśmy na piętrze, jak przymknę i musi być widać, nie musi być widać z góry, że ktoś tu jest. Tu takie wnęki, nie mam pojęcia. O, świeże ślady. No jest, ale jest ogrom tego, patrzcie. Jest raz, dwa, trzy. No faktycznie ze trzy było. Bo widać tu po tych wpustach w kamieniu, tutaj były stropy drewniane, także raz, dwa, trzy, a może i cztery stropy tu były. Ale nie wiem czy wchodzić, chociaż tu ktoś chodził. Tu są jakieś metalowe belki, po blisko tych belek można chodzić. Ale jest budowla. No tutaj widać ktoś ratował cegłami chyba. Ktoś ratował to, no ktoś o to widać zadbał, albo przynajmniej próbował, ale to ogrom pracy jaki tu ten budynek wymaga, to nie wiem czy to jest realne, ktoś musi mieć bardzo wiele zaparcia, samo zaparcia, bardzo wiele pieniędzy, żeby taki budynek wyremontować do jakiegoś tam stanu używalności. Jesteśmy na górze.
Ale ten strop, po którym my przeszli, on też chyba jest w miarę współczesny, bo to chyba takich przecież belek nie dawali wtedy metalowych. Wszystko było drewniane, także ten strop, po którym my przeszli, on jest dużo nowszy raczej. To co, schodzimy? No ta, mocny strop. Lany, mocny, śmiało można było chodzić. To jest ta dziura w ścianie, którą my widzieli, którą my planowali. Wejść tam są te drzwi, ale mamy wejście jeszcze do piwnicy, słuchajcie. Co to za haki takie? A może od tego stropu? Dobudowane, ale stylowo. Normalnie jeden kamień tu jest. Wszystko kamienne, to co cegła, ta świeża, widać tu ratowane. No te belki też. Przesnę tak samo ten filar. Mamy tu dziurę. Jak ja wyjadę stąd? Wjeżdżam do pół wzniesienia i go łamię lub. Chyba ze względu muszę próbować. Jest zejście do piwnicy. Schodzimy, nie? Dobrze się mówi, schodzimy, a potem nie idziemy. No, to daleko my nie, daleko nie najdziemy. Tylko taka wnęka. Widać jakieś kastry po zaprawie. I także strop świeży, strop nowy. Te mury nowe lane. No fajnie, fajnie, że ktoś o to dba, fajnie, że to ktoś wzmacnia, żeby to jeszcze stało. Dobra, wychodzimy. Wracamy. Ostatni rzut od wewnątrz i wychodzimy. Chyba też wisło. No ktoś zamknął. Ktoś zamknął te drzwi, słuchajcie. A czytałem dziś, że straszy tutaj. Żartowałem. Kurde, znów pada. W zasadzie zamykać to tu nie ma co. Na kłódkę, bo
nie ma co rozgrabić, także tam są te szczelnicze, jak widać, szczeliny, o których czytałem. Teren już tam, bo to jest świętokrzyskie, teren taki troszkę górzysty, pagórki, wzniesienia. Nie widać tej... Aha, no tak, tu była posadzka. Dobra, my z Todorowa się udajemy dalej, wyjeżdżamy stąd. Tak jak wspomniałem wcześniej, wstąpimy jeszcze w miejscowości Włostów. Jeżeli to jest ta miejscowość, o której myślę, to tam też być coś powinno. Zaraz to sprawdzimy. W każdym razie na razie spróbujemy sobie wyjechać. Nie wiem, czy to się uda, bo w pewnym momencie auto... Zjechałem w dół po śniegu, w pewnym momencie auto zaczyna... Koła zaczynają mielić, auto mi ściąga do... tutaj do rowu, także jeżeli się uda wyjechać, to jedziemy do tego Włostowa. Ja pewnie ten materiał dzisiejszy podzielę na 2 lub 3 odcinki, bo trochę tego się zgromadziło. Te odcinki w zasadzie będą krótkie, ale nie będą pomieszane, także Teodorów będzie osobno, Osolin będzie osobno, w osobnym odcinku. No i jak się uda ten Włostów dzisiaj, no to też będzie 3 odcinek. Ja się z wami na razie żegnam. Jeżeli się film podoba, zapraszam do lajkowania, zapraszam również do subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Na razie byłoby na tyle. Cześć.